Cześć, witam Was serdecznie w livestreamie Powieściologii. Nie jestem pewna, czy przypadkiem nie ma na mnie jakiegoś efektu, bo właśnie spędziłam ostatnie 2 minuty bawiąc się efektami na Facebooku. Jest to bardzo produktywny poranek generalnie. Dzisiejszy livestream będzie dotyczyć bardzo poważnego tematu, tematu pierwszego draftu, który jest najdziwniejszą rzeczą na świecie, jeżeli chodzi o pisanie. Chciałabym powiedzieć o tym, jak pierwszy draft różni się od tego, jak sobie go wyobrażaliśmy 1000 lat temu i różni się od tego, jakim się okazuje draftem w tych czasach, kiedy już świadomie podchodzimy do pisania. Więc dzisiejszy livestream będzie mówić właśnie o tych różnicach między pierwszym draftem, drugim draftem, draftem, jaki pisaliśmy może, kiedy byliśmy jeszcze nastolatkami, a draftem, do którego zabieramy się, kiedy jesteśmy już dojrzałymi, świadomymi pisarzami, oraz tego, jak zacząć planować naszą powieść. Jeżeli zobaczycie plan dzisiejszego livestreamu, to tam jest napisane planowanie powieści, ale tak naprawdę nie da się planować powieści, nie mając świadomości tego w ogóle, na co się rzucamy, jeżeli chodzi o pierwszy draft. Ale oczywiście zanim dojdę do naszego tematu, chciałabym powiedzieć trochę o warsztatach, ponieważ zbliżają się one strasznie szybko. I właśnie dzisiaj miałam okazję spojrzeć na mój kalendarz i dosłownie widzimy się za 2 tygodnie, to jakiś szok. Nie wiem, kiedy te 2 tygodnie upłynęły, ale mam na to naklejki, więc wszystko jest super. Oto ja robię warsztaty, to my. Tutaj będę miała notatki z warsztatów, a to jest moja grupa, z którą będę rozmawiała jeszcze jakimś cudem w niedzielę po tych warsztatach. Obecnie jestem częścią niesamowicie ekscytującego projektu literackiego. Jest to magazyn literacki, który zaczynamy z moimi przyjaciółmi z Patmos i teraz co niedzielę mamy spotkanie na ten temat i jest to super ekscytujące. Już mamy stronę internetową, właśnie zaczynamy pisać pierwsze artykuły, zaczynamy składać swoje biografie, jest nas 8, więc jeżeli macie jakieś wiersze do polecenia autorów, którzy są niewystarczająco znani, to wyślijcie mi swoje propozycje, ponieważ szukamy właśnie takich mało znanych autorów albo autorów, którzy są tak genialni, że nie dostają wystarczająco dużo uwagi. Jeżeli słyszycie dziwne odgłosy w tle, to jest mój kot versus mucha. Bardzo ważna, praktycznie walka typu Godzilla versus Mafra czy coś takiego. To jest bardzo intensywne, kiedy kot znajduje muchę. No ale za 2 tygodnie zaczynają się warsztaty i chciałabym szybko powiedzieć trochę o tych warsztatach. Jeżeli nie kupiliście jeszcze biletu, to zachęcam Was bardzo do kupienia tego biletu jak najszybciej. Bilet możecie kupić na jeden dzień, ale wszyscy kupują bilety na oba dni. I również zachęcam Was do tego, żebyście kupili bilety na oba dni. Warsztaty będą miały wspólnie 6 godzin, ale oprócz tego dam Wam również analizę Waszego tekstu oraz zrobimy workshop wspólny Waszych tekstów. Te dwie rzeczy są zupełnie inne. Jestem pewna, że dużo z tego wyniesiecie. Więc warsztaty odbędą się 7 i 8 września między godziną 12 a 3 w samym centrum Warszawy na Śniadeckich 17. Bilety możecie dostać na stronie internetowej Powieściologii. Tam również przed warsztatami będę zachęcać Was do wysyłania mi swoich tekstów. Chodzi o 2 strony fragmentu powieści, opowiadania, nad którym pracujecie, czegoś, czego jesteście już pewni lub czegoś, czego nie jesteście pewni. Te 2 strony roześlę wszystkim uczestnikom warsztatów i w niedzielę będziemy je omawiać. Wszyscy po kolei dostaną przestrzeń, żeby omówić swoje teksty. Zasugeruję Wam pytania, jakie warto sobie zadać, kiedy patrzymy na teksty różnych pisarzy i jak sprawić, żebyśmy mogli dać ten feedback jak najbardziej konstruktywny i pomóc temu pisarzowi naszemu się rozwijać jak najlepiej. Każdy z Was będzie również miał okazję zadać swoje własne pytania. Jest dużo rzeczy, do których mamy sami wątpliwości, często inni ludzie tego po prostu nie zauważają. Jeżeli więc macie jakieś bardzo konkretne pytania dotyczące tekstów, na przykład czy to ma sens, albo czy bohater jest, w ogóle da się z nim zidentyfikować, albo czy widoczny jest konflikt w moim tekście, albo czy styl jest spójny z zawartością tego tekstu, to bardzo fajnie by było, żebyście te pytania mi wysłali i ja, wysyłając fragmenty czy też opowiadania do tych innych uczestników warsztatów, również załączę te pytania, żeby ci uczestnicy mogli zwrócić na nie uwagę. Pomysł jest taki, żebyśmy wszyscy przeczytali te teksty przed warsztatami, żeby podczas warsztatów wszyscy już mieli te teksty przeczytane i moglibyśmy dać konstruktywne uwagi. Zachęcam wszystkich do czytania tekstów co najmniej 2 razy, ponieważ za pierwszym razem czytamy ten tekst jako czytelnik, zauważamy bardzo podstawowe elementy w pisaniu, takie jak w ogóle jaka jest fabuła, o czym jest tekst, co myślimy o bohaterach. Natomiast dopiero przy drugim odczycie konkretnego tekstu zaczynamy zauważać inne szczegółowe rzeczy, zaczynamy czytać ten tekst jak pisarz. Zwracamy uwagę na język, jakim jest napisany, na styl, jaki jest napisany i na
poszczególne elementy spójności logicznej tego tekstu, więc zachęcam wszystkich do czytania tekstów dwa razy. Ale oprócz workshopu, który będziemy robić podczas warsztatu w Warszawie, każdy z Was, kto weźmie w nich udział, będzie mógł mi wysłać swój wybrany tekst. Ten tekst już będzie dużo większy. Wysyłam wszystkim uczestnikom opis tego, jak ten tekst ma wyglądać, a ja odeślę Wam 10-stronicową analizę tego tekstu, gdzie będę sugerowała Wam, jakie rzeczy robicie świetnie, nad jakimi rzeczami warto jeszcze popracować, gdzie moim zdaniem powinna iść ta historia, co jest bardzo wyraźne w tym tekście, a co jest mniej wyraźne. Zadam Wam pytania, przy których nie będziecie mogli zasnąć i generalnie na pewno ten feedback, który Wam wyślę, bardzo Wam się przyda. Jest to duży feedback, będziecie mieli czas na wysłanie tych tekstów do końca roku. To jest bardzo ważne, ponieważ rozumiem, że niektórzy z Was przyjdą na moje warsztaty, mając już coś napisanego, podczas gdy inni dopiero na warsztatach zaczną nad czymś pracować, więc chciałabym, żebyście mieli jak najwięcej czasu, żeby wysłać mi coś, co jest dla Was na tyle ważne i chcecie zainwestować w to swoją energię, że mój feedback będzie dla Was przydatny. Więc na tym na razie polegają warsztaty. Livestreamy, które mieliśmy do tej pory, są tak naprawdę trochę takim liźnięciem wszystkiego, co będziemy robić na warsztatach. Szczegółowy program warsztatów możecie znaleźć i na stronie internetowej Powieściologii oraz na Facebooku. Tak, Maja, nie przejmuj się, jest dużo czasu, żeby wysłać te teksty. Ja wiem, że czas bardzo szybko płynie i chciałabym tak, żeby te teksty były też większe. Więc rozumiem, że łatwo jest napisać czasem 2 strony, ale 10 stron to trochę więcej. Więcej czasu jest potrzebne. Więc jeżeli chodzi o live streamy, to robiliśmy je w kontekście warsztatów. Do tej pory pokryliśmy różne tematy i to są tak naprawdę właśnie liźnięcie tego, co będziemy robić na warsztatach. Szczegółowy program możecie znaleźć na stronie. Szczegółowy program znajduje się na Facebooku. Zauważycie, że pierwszy dzień skupia się tak naprawdę na znalezieniu pomysłu dla Waszej powieści, stworzeniu głównej postaci, na elementach, które wpływają na tą powieść, jak budować świat, jak budować konflikt, jak wymyślać pragnienia bohaterów. Natomiast drugi dzień będzie skupiać się na innych problemach, na które cierpi każdy pisarz, takimi jak blokada pisarska. Ponieważ najciekawsze w blokadzie pisarskiej jest to, że bardzo często zderzamy się z nią w momencie, kiedy już zaczęliśmy nad czymś pracować. W moim przypadku bardzo często po 20 stronach dopiero pojawia się taki moment, gdzie nie wiem, co pisać. Więc będziemy mówić właśnie o tym, jak radzić sobie z blokadą pisarską, kiedy przychodzi ona w trakcie pisania tekstu i w ogóle jak poradzić sobie z blokadą pisarską, kiedy mamy pomysł, ale po prostu nie wiemy, jak go ująć w konkretne słowa. Oprócz tego zajmiemy się również redakcją. Powiem Wam, jak podejść do redakcji tekstu, jakie pytania warto sobie zadać i najważniejsze, kiedy zacząć redakcję tekstów, ponieważ znam wielu pisarzy, takich jak ja, którzy od razu chcieliby redagować tekst, ponieważ nie mogą się pogodzić z tym, że pierwszy manuskrypt jest straszny i że zdania nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać, kiedy już książka będzie na półce w księgarni, więc będziemy myśleć o tym, jak powstrzymać ten głos, który nakazuje nam redakcję w momencie, kiedy powinniśmy być kreatywni. Ale redakcja jest bardzo fajnym procesem i pokażę Wam, jak ja to robię. Będziemy mieli też ćwiczenia, które pomogą Wam zobaczyć na przykładach innych pisarzy, ponieważ nie chciałabym, żebyście redagowali od razu swój własny tekst, więc weźmiemy teksty, które ja napisałam i będziemy sprawiać, żeby te teksty były lepsze. Więc zobaczycie, jakie pytania ja sobie zadaję i jakie pytania Wy możecie sobie zadać, żeby z tekstu słabego zrobić tekst świetny. No i porozmawiamy też o tym, ile redakcji tekst potrzebuje i kiedy wiedzieć, że już coś jest wystarczająco dobre. Bo jest to chyba najtrudniejsze do oceniania pisarzowi, to, że czasem warto jest powiedzieć dosyć i czasem warto jest wypuścić swój tekst na świat. Ostatnio ja wypuściłam swój tekst na świat i jest to bardzo ciekawe doświadczenie. To tak jakby odwieźć swoje dziecko na uniwersytet i pożegnać je i powiedzieć: papa, cokolwiek robisz teraz w życiu, to już nie jest moje. Jest to strasznie dziwne doświadczenie, ale jednocześnie hiper takie uwalniające, ponieważ cokolwiek się z nim stanie, z tym tekstem teraz, i jakkolwiek moi czytelnicy go odbierają, już nie ma ze mną nic wspólnego. Więc będziemy rozmawiać też o tym doświadczeniu i w ogóle jak właśnie dojść do tego procesu, jak dojść do tego pytania, które pozwoli nam ocenić, że teraz tekst jest wystarczająco dobry i już nic nie mogę z nim zrobić. No i na koniec drugiego dnia właśnie odbędą się workshopy, czyli nie mam jeszcze lepszego słowa w języku polskim na workshop. Na mojej stronie internetowej możecie przeczytać, co dokładnie, o czym mówię, kiedy mówię o workshopach. Może znajdziemy lepsze słowo niż workshop w języku polskim. Dosłownie tłumaczone to słowo to oznacza warsztaty, ale to nie jest warsztat, to jest jakby analiza naszych tekstów.
Więc tak jak mówiłam, każdy z Was ma okazję wysłać tekst. Ja roześlę te teksty wszystkim nawzajem i razem będziemy rozmawiać o każdym tekście indywidualnie. Dzisiaj dostałam świetne pytanie a propos warsztatów, to ile osób będzie na warsztatach? Bilety są jeszcze w sprzedaży, więc zachęcam, żebyście kupili je jak najszybciej, bo chciałabym móc odpowiedzieć na to pytanie, ale jest ograniczona liczba tych biletów, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby workshopy i w ogóle całe warsztaty dały Wam przestrzeń do wyrażania siebie, do podzielenia się swoimi ćwiczeniami, więc nie przewiduję, że będzie więcej niż 12 osób. Nie chcę, żeby ta grupa była większa i myślę o tym, że jeżeli ta grupa stanie się większa, to znaczy przede wszystkim nie będzie większa, a jeżeli będzie dużo większe zainteresowanie, to będziemy musieli zrobić warsztaty w innym terminie, ponieważ nie chciałabym, żeby było nas za dużo. 12 osób to i tak jest dosyć duża grupa, nie ukrywam. Najfajniej pracuje się w grupach bardzo małych. Najfajniej pracuje się w ogóle w grupach, gdzie jest 5 czy 6 osób. Więc jeżeli chcecie kupić bilety, to kupcie je jak najszybciej, ponieważ chcemy stworzyć jak najmniejszą, intymną grupę, gdzie każdy będzie mógł się podzielić swoim pisaniem i każdy będzie mógł po prostu się zaprzyjaźnić ze sobą. To jest inna rzecz, dla której mi zależy, to, żebyśmy stworzyli nie tylko grupę, która ocenia się nawzajem, ale nie pamiętam swoich imion, ale grupę, która będzie chciała być ze sobą w kontakcie i chciałabym, żebyście znaleźli kogoś, kto rozumie, co chcecie zrobić ze swoim pisaniem. To jest moje własne doświadczenie z innych warsztatów, w których brałam udział. Jak na pewno wiecie, rok temu byłam w Patmos, to totalnie zmieniło moje życie. Poznałam grupę, z którą teraz robimy magazyn literacki, więc chciałabym, żebyście dokładnie to samo przeżyli podczas tych warsztatów, poznali kogoś, kto wie doskonale, co chcecie osiągnąć w swoim pisaniu i żebyście utrzymali ten kontakt razem, niezależnie od tego, gdzie mieszkacie. Ja i moi ludzie z Patmos mieszkamy na całym świecie. Są ludzie z Ameryki, nikt nie mieszka w Anglii. Ktoś jest z Belgii, ktoś jest z Włoch, ktoś jest ze Stanów, ale teraz mieszka w Hiszpanii. Cztery osoby są ze Stanów, z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Więc ta grupa jest absolutnie, jak widzicie, rozwalona po całym świecie, a jednocześnie co niedzielę rozmawiamy na Skype'ie i robimy wspólny projekt, a w tym roku nawet spotkaliśmy się znowu we Włoszech, a za rok jedziemy razem do Polski, więc odległość zupełnie nie ma tutaj znaczenia. Najważniejsze jest stworzenie tego wspólnej chemii między pisarzami i tego, że na 100% podczas tych warsztatów zobaczycie, usłyszycie komentarz czyjś na temat Waszego tekstu, który sprawi, że stwierdzicie, że to jest osoba, której chcecie do końca życia wysyłać teksty. Obiecuję, że coś tak się z tego stanie, więc bardzo mi zależy, żeby ta grupa była na tyle mała, żeby każdy mógł właśnie stworzyć relację z inną osobą podczas warsztatów. Będzie też przerwa, a potem możemy iść na obiad i zjeść coś dobrego. W Warszawie jest mnóstwo świetnych restauracji wegańskich na dodatek, więc na pewno też będziemy mogli trochę na luzie porozmawiać o tym wszystkim, co się stało. I oczywiście mieć kolejny dzień razem, więc jestem bardzo podekscytowana, że niedługo się spotkamy. Kupcie jak najszybciej bilety, one się rozchodzą dosyć szybko, za 2 tygodnie się spotkamy i to wszystko, jeżeli chodzi o warsztaty. Natomiast teraz chciałabym przejść do tego tematu dzisiejszego, czyli tematu planowania powieści, ale przede wszystkim tematu pierwszego draftu, drugiego draftu, 50. draftu, zależnie od tego, ile draftów macie. Przede wszystkim może powiem, o co chodzi w tych draftach, ponieważ używam angielskiego słowa w sposób bardzo ponglish, a zamieniając końcówkę tego słowa i zmieniając je na słowo niejako polskie. Draft to jakby wersja manuskryptu. Chyba nie da się tego dosłownie znowu przetłumaczyć na jakieś lepsze słowo. Więc każdy manuskrypt będzie miał bardzo dużo wersji. Pierwsza wersja jest pisana między nami a nami. Jesteśmy tylko my i nasi bohaterowie. I w tej pierwszej wersji, w naszym pierwszym drafcie poznajemy tak naprawdę historię naszej powieści. Mówiliśmy w tamtym i w tym tygodniu o tym, że chcemy stworzyć jakiś konflikt w naszej powieści, chcemy mieć głównego bohatera, chcemy, żeby ten bohater miał pragnienie i żeby wymyślić ten dobry konflikt, konflikt, który jest na tyle ważny i pilny, że czytelnik za nami zostanie. To najważniejszy konflikt jest taki, który niejako łączy się z naszym pragnieniem tego głównego bohatera. Jeżeli główny bohater pragnie wyjechać za granicę, a my sprawimy, że nie ma pieniędzy, żeby wyjechać za granicę, to nasz główny bohater zrobi wszystko, żeby te pieniądze dostać i mamy akcję, i mamy bardzo ciekawą fabułę. Więc połączenie konfliktu z pragnieniem bohatera jest bardzo, bardzo ważne, bo wtedy mamy bohatera, który po prostu będzie się starać coś robić i coś zmieniać. A zmiana to jest oczywiście coś, co czytelnika bardzo przyciąga. Czytelnik chce wiedzieć, jak nasz bohater wyjdzie z jakiejś opresji, jak poradzi sobie z jakimś problemem, jak rozwiąże jakiś konflikt. To jest to, co w historiach nas bardzo interesuje.
Nie oznacza to, że mamy dać definitywną odpowiedź, ale oznacza to, że mamy stworzyć arkę historii, która do tego w jakiś sposób prowadzi. I co się na koniec skończy? Oczywiście to odkryjecie, pisząc właśnie pierwszy draft. Najciekawsze w pierwszym drafcie jest to, że różni się zupełnie od drugiego draftu. Nigdy jeszcze nie miałam do czynienia z historią, która po pierwszej redakcji, czyli po przejściu z pierwszego manuskryptu do drugiego manuskryptu, właściwie w ogóle by się nie zmieniła, albo stałaby się, pozbawiłaby się kilku czasownik na słów, czy bohaterów, czy zmiany imion. Za każdym razem jest to tak dramatyczna zmiana, że wielu pisarzy musi po prostu odpocząć między pierwszym a drugim draftem. Ja zrobiłam sobie 4-miesięczną przerwę, mam pisarkę, która zrobiła sobie 3-miesięczną przerwę. Zrobienie sobie przerwy jest jak najbardziej wskazane w tym momencie, ponieważ szok tego, jak bardzo zmieni się wasz manuskrypt i akceptacja tego, że to jest część procesu i jest to ok, wymaga moim zdaniem trochę odsunięcia się od naszej książki, naszego opowiadania. I to jest ok. Wiem, że to może brzmieć strasznie radykalnie i wiem, że bardzo często pisarze chcą się bronić przed tym doświadczeniem. Jest to straszne, ale jednocześnie jest to też niesamowicie wynagradzające i ekscytujące doświadczenie. Na pewno wiecie już o mojej powieści, wiecie, jak wyglądała jej fabuła wcześniej, ale szybko o tym przypomnę. Na początku zaczęłam pisać powieść, ponieważ chodziło za mną zdanie. To było konkretne zdanie. Ja jestem pisarzem, który absolutnie nie operuje w obrazach. Są pisarze, którzy sobie wyobrażają całe sceny, natomiast ja operuję w zdaniach. Przychodzą do mnie zdania i ja siedzę i zapisuję te zdanie. Nie wiem, czy ktokolwiek ma takie doświadczenie. Rzadko spotykam pisarzy, którzy mają dokładnie takie doświadczenie w pisaniu. Zazwyczaj pisarze, z którymi rozmawiam, mają właśnie bardziej wizualną wyobraźnię i widzą całe sceny przed sobą. Ja natomiast siedzę, aż w pewnym momencie wpada mi konkretne zdanie i zapisuję to zdanie. Więc tak się stało w przypadku mojej powieści. Szłam na stację pociągów, nagle pojawiło się zdanie i na początku nie chciałam go zapisać, bo szłam na stację, byłam zajęta chodzeniem na stację, więc nie chciałam teraz się zatrzymywać i musieć gdzieś tego zdania zapisać, ale zdanie nie chciało się ode mnie odwalić, więc w końcu musiałam usiąść i je zapisać. I w momencie, jak zapisałam pierwsze zdanie, miałam już drugie, trzecie, czwarte i miałam całą stronę, zanim w ogóle pociąg jeszcze ruszył. To było absolutnie niesamowite doświadczenie i te doświadczenie, które miałam wcześniej, wiele lat wcześniej, po raz pierwszy tak naprawdę, kiedy nagle nie możesz się oderwać od pisania. To było super ekscytujące. I tak napisałam pierwszą stronę, po powrocie do domu napisałam drugą i trzecią i bardzo szybko ta powieść się rozwijała, aż do momentu, kiedy zderzyłam się ze stroną 50 i nagle nie wiedziałam, co dalej i wpadłam w tą blokadę pisarską, o której będziemy mówić na warsztatach i jak udało mi się ją pokonać. No więc moja powieść była o tym, że dwie siostry cioteczne zbliżają się z powrotem do siebie po tym, jak nie rozmawiają ze sobą przez bardzo długi czas. Jedna z nich wyjechała do Anglii i teraz wraca ponownie do Polski na pogrzeb dziadka, ukochanego dziadka, który niedawno umarł. Po tym pogrzebie jadą na wieś, gdzie mieszka ich babcia, żona tego dziadka, i będą pomagać jej przy farmie, przy tych wszystkich zwierzętach i przy tych wiejskich obowiązkach, podczas gdy również zaczynają ze sobą znowu rozmawiać i zbliżają się do siebie ponownie po tej długiej przerwie nierozmawiania. Na koniec końców plan był taki, że albo razem wyjadą, albo jedna z nich wyjedzie. Dużo dramatycznych rzeczy działo się w tym drafcie. Zauważam to też, że jest to typowe dla pierwszych wersji manuskryptu, to, że są hiperdramatyczne. Nie dość, że bohaterowie zachowują się w bardzo dziwny sposób, w sensie niezbyt naturalnie, tak strasznie często radykalnie się zachowują, to wszystko jest już ma próbę samobójczą. Ktoś się pokłóci, już nigdy ze sobą nie rozmawiają. Ktoś się pokłóci, ciągle ktoś się kłóci. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. W moim drafcie było bardzo dużo kłócenia się i dialogi były zawsze takie bardzo intensywne, dramatyczne i to było wszystko albo nic, wszystko albo nic. Za każdym razem. Każda scena to było wszystko albo nic. Każdy był hiperdramatyczny. No i pisałam tę powieść przez 1,5 roku. To był mój pierwszy draft. Bardzo długi proces. Powieść była dosyć długa wtedy. I w pewnym momencie zaczęło mnie to strasznie nudzić. Nie wiedziałam zupełnie, co dalej. Bardzo często przyłapywałam się na tym, że najciekawsze sceny działy się w przeszłości. Za każdym razem, kiedy próbowałam coś robić w teraźniejszości, to ktoś zaczynał mi mówić o tym, jak kiedyś było. I ja musiałam opisywać tę przeszłość we flashbackach zazwyczaj, ponieważ no, bohater nie chciał mówić o niczym innym, nie miałam wyboru.
I tam było super ciekawie, i ja bardzo chciałabym tam być, i w pewnym momencie już nie chciałam być na tej wsi. Pamiętam, że to było takie bardzo ważne dla mnie. Nie chciałam być już na tej cholernej wiosce. Chciałam z tej wioski wyjechać i wrócić do tych czasów, gdzie te dziewczyny były razem, dorastały w tej Polsce. Chciałam wrócić do tego palenia papierosów za szkołą i tych wszystkich pierwszych miłości i tych wspomnień, tych bohaterek. Więc to dla mnie było takie bardzo ważne, a jednocześnie próbowałam na siłę pchać tą fabułę, którą sobie zaplanowałam, kiedy zaczynałam pisać powieść. Nawet tę historię o dziadka. Miałam tego martwego dziadka w tej powieści po pogrzebie. A to, co ja chciałam pisać, to dziadek, który jeszcze żył. I chciałam też pisać o tym, jak dziadek został zdiagnozowany z rakiem. I chciałam pisać o tym, jak dziadek zaczął umierać. To mnie interesowało. Ale jednocześnie nie dawałam sobie tego pozwolenia, aż do momentu, kiedy po prostu mój umysł się na to zamknął i powiedział, że już nie będzie tworzyć żadnych nowych słów. Bohaterki po prostu były tak znudzone, wszyscy tak się nudzili, że teraz to widzę jako bardzo ważny symptom pisania. Jeżeli nudzisz się własnym pisaniem, to jest numer jeden symptom, na który warto jest zwrócić uwagę. Coś ważnego się dzieje. Te nudzenie się nie jest po prostu lenistwem. To nudzenie się oznacza, że gdzieś jest jakiś problem, do którego powinniśmy szybko podejść. Więc ja nie podeszłam bardzo szybko do tego problemu. Wymęczyłam tę powieść strasznie do strony 2250 i w tym momencie stwierdziłam, że to chrzanie i zaczynam od nowa. I to, co mnie najbardziej interesuje, to właśnie ta przeszłość bohaterek. Ale o ile ten głos, że chcę zacząć od nowa, był bardzo silny, to jednocześnie to było takie bardzo przerażające porzucić wszystko, co do tej pory zrobiłam. Ponieważ pracowałam nad tą powieścią 1,5 roku, miałam 250 stron, było w to włożonych bardzo dużo pracy i miałam całe jakby wyobrażenie fabuły, gdzie chciałam iść. Oczywiście w większości czasu to byli ludzie, którzy siedzieli i myśleli o przeszłości, więc nic się nie działo. Ale jednocześnie bałam się, że mam za dużo do stracenia i nie chciałam za bardzo tego poświęcić. I dlatego musiałam zrobić sobie przerwę, ponieważ w momencie, kiedy podjęłam tę decyzję, to ona była tak przerażająca, ekscytująca, ale bardzo przerażająca. Co to znaczy, że muszę wyrzucić wszystko? Że nie byłam sobie w stanie się z tym pogodzić, jako pisarz. I bardzo często widzę, że jest to normalne zachowanie i normalna emocja, z którą się spotykają moi studenci, moi pisarze, moi przyjaciele. Pisarze również. To jest ten moment, kiedy decydujemy się, że pora jest zrobić redakcję. Bo ktoś się nudzi, bo autor się nudzi, bo bohaterowie się nudzą, bo historia nigdzie nie idzie. Bo nagle odkrywamy, gdzie jest tak naprawdę historia. Dla mnie to było to. Nagle zrozumiałam, że historia była w przeszłości. Nagle zrozumiałam, że moje bohaterki ciągle mówiły o tym, co działo się w przeszłości, bo tam był cały najważniejszy konflikt, bo tam była moja historia, więc powinnam wrócić tam z czytelnikiem, a nie tutaj, na tej wsi, gdzie nikt nic nie robi, tylko wszyscy gadają i gadają. Więc po 4 miesiącach przerwy i tego, że musiałam się z tym pogodzić, że dobra, wyrzucimy wszystko, co mam do tej pory, w sensie nie wyrzucimy dosłownie, no bo ja nie proponuję wyrzucania niczego dosłownie, ale otworzymy całkowicie nowy dokument i zaczniemy od pierwszego zdania, które nie będzie w żaden sposób podobne do tego, co miałam. Przepraszam, napiję się wody, bo oczywiście Kasia, hashtag wielbłąd, nie wypiła nigdy wody. Ale po 4 miesiącach przerwy w końcu usiadłam do mojego nowego manuskryptu, mojej zupełnie białej kartki i zaczęłam pisać. I o ile rzeczywiście tak, zaczęłam pisać od nowa i mój drugi manuskrypt zupełnie nie przypominał pierwszego manuskryptu, to pojawiło się dużo różnych rzeczy, których już nie musiałam planować ani robić, ani budować od początku. Moje bohaterki. Coś właśnie wpadło przez pocztę. Moje bohaterki znały się doskonale. Spędziły właśnie razem 1,5 roku, kiedy pisałam pierwszy manuskrypt, więc rzeczywiście z bohaterek, które wcześniej zachowywały się w sztuczny, nienaturalny sposób, w taki sposób, że niedokładnie zachowywały się, jakby w ogóle siebie znały, teraz rzeczywiście zachowywały się, jakby były ze sobą zawsze blisko. I ja je znałam i one znały się nawzajem, więc nie musiałam od nowa tworzyć bohaterek. Te bohaterki zachowywały się strasznie i nadal zachowują się bardzo naturalnie. I tak jak mówię, nie grały już rodziny, one były rodziną i to dla mnie było hiperważne. Druga rzecz to, że okazało się, że wiele pomysłów w tych flashbackach było świetnymi scenami, które teraz odbywały się w teraźniejszości. I o ile nie przepisałam ich, ani nie zmieniłam poszczególnych słów, to miałam bardzo silne podstawy tych emocji, które się wtedy działy i pewnych scen, które moje bohaterki tylko je wtedy dotknęły w pierwszym manuskrypcie, natomiast teraz to były już całe sceny. To teraz się działo w rzeczywistości. Poza tym pisało mi się dużo przyjemniej. Mając ten szkielet, który okazał się być
bardzo ważny i na którym powstało ciało, którego sobie wcześniej nie wyobrażałam. Nagle to było hiperprzyjemne, takie pisanie. To wszystko, co chciałam pisać, nagle mogłam pisać. I oczywiście nadal były inne trudności związane z pisaniem drugiej wersji manuskryptu. To wiedziałam już, jaka jest moja historia. I o ile w pierwszym manuskrypcie myślałam, że wiem, jaka jest historia, to okazało się, że historia chciała być czymś innym. I ja musiałam napisać mój pierwszy manuskrypt, żeby odkryć, czym jest historia. I wiem, co powiecie, znaczy może nie powiecie tego, może macie dokładnie takie doświadczenie z pisaniem. Wiem, że Martyna na przykład mówiła przez kilka ostatnich livestreamów, jak jej doświadczenie pisania drugiego manuskryptu było podobne, w sensie okazał się być zupełnie inny niż pierwszy manuskrypt. To ten proces mnie przeraził, a jednocześnie dał mi dużo pewności siebie i odwagi. Przeraził mnie dlatego, bo nie wyobrażałam sobie, że kiedykolwiek będę mogła wyrzucić taką ilość słów, jakie wyrzuciłam. I to było bardzo ryzykowne, bardzo radykalne i bardzo odważne, ale to, czego mnie to nauczyło, to to, że mogę pisać rzeczy, one się zmienią, mogę wszystko zmienić. I to dało mi bardzo dużo odwagi, jeżeli chodzi o moje perfekcjonistyczne tendencje. W sensie wiem, że na przykład mania jest perfekcjonistką, wiem, że jest to straszne. Pisanie jest straszne, bo wydaje się być czymś ostatecznym. Kiedy natomiast zabieramy tą świętość temu manuskryptowi i kiedy to przestaje być czymś ostatecznym, to nagle nabieramy pewności siebie. Wszystko będzie okej, zawsze mogę to zmienić. I zauważyłam, że dla ludzi, którzy cierpią na perfekcjonizm, proces redakcji jest niesamowicie fajny. Są pisarze, którzy nie są tak bardzo perfekcjonistami i dla nich proces redakcji jest czymś bardzo bolesnym i trudnym, natomiast perfekcjoniści znajdują dużo wolności w procesie redakcji. To daje im nadzieję, że mimo że teraz jest beznadziejnie, to możemy to zmienić wiele, wiele razy. Ale oczywiście problem polega na tym, że czasem perfekcjonista wpada w tok zmieniania i nigdy nie ma końca, i tak jak mówię, na warsztatach nauczymy się oceniać, kiedy można powiedzieć dość. Więc te doświadczenie pisania drugiego manuskryptu było bardzo, bardzo dziwne i bardzo intensywne i niesamowicie wynagradzające i bardzo odważne. I zauważyłam, że kiedy mówiłam o tym doświadczeniu dla Scarlett, dla George'a Saunders'a, Mary Carr, to wszyscy powiedzieli, że dokładnie tak, że tak jest w ich przypadku, że to jest całkowicie normalne, że pierwszy manuskrypt jest zupełnie inny od drugiego manuskryptu. I pierwszy manuskrypt tak naprawdę jest tylko między nami a nami, jest naszym sposobem dowiedzenia się, gdzie tak naprawdę jest nasza historia. I o ile ja wiedziałam, co pragnie, czego pragnie Kasia i wiedziałam, jakie konflikty mniej więcej chciałabym, żebym miała, to okazało się, że sama fabuła powieści jest inna niż to planowałam. I teraz jest dużo bardziej przekonująca, prawdziwsza, bliższa mojemu sercu i moim zdaniem lepsza. Więc to było takie fajne odkrycie. Cieszę się, oczywiście. Tak naprawdę, okej, nieważne, będziemy mówić o tym, jak straszny jest pierwszy manuskrypt. Chciałabym Wam pokazać, może kiedyś Scarlett zrobiła coś bardzo pięknego i jestem za niej to bardzo wdzięczna, to, że pokazała mi swój pierwszy manuskrypt swojej powieści. W sensie jeden rozdział, ale to było wystarczająco dużo, żebym się roześmiała w uroczy sposób i stwierdziła, że wszyscy tak mamy. Jest to straszne, pierwsza wersja naprawdę jest straszna. I co ciekawe, jest bardzo straszna, ale jeżeli odczekamy rok i spojrzymy na naszą pierwszą wersję, to okazuje się, że nie jest aż taka straszna, jak sobie wyobrażaliśmy. Jednym z problemów pisarzy jest to, że jesteśmy tak blisko naszego manuskryptu i mamy tak bardzo zamroczoną wizję tego, że nie jesteśmy w stanie nawet ocenić, czy tekst jest dobry, czy nie. Ile razy ja na przykład walczę z czymś takim, że za którymś razem jest 17. redakcja jakiegoś zdania i do cholery już nawet nie jestem w stanie ocenić, czy to zdanie jest poprawnie napisane gramatycznie, a co dopiero, czy jest dobre. Jestem już tak blisko tego tekstu, że nie da się po prostu nawet być obiektywnym na tyle, żeby ocenić jego jakość. Więc to, co najlepiej jest zrobić, to odłożyć jakiś tekst na jakiś czas, albo dać sobie bardzo konkretny termin. To jest też kolejna rzecz, która pomaga perfekcjonistom. Wyznaczasz sobie ilość słów, które musisz napisać, wyznaczasz sobie termin i musisz po prostu napisać na ten termin, albo dajesz to komuś innemu. I praca z redaktorem jest bardzo fajna w tym momencie, praca z przyjaciółmi, którzy są innymi pisarzami, dlatego chciałabym, żebyście przyjechali na warsztaty, poznali inną osobę, która też jest pisarzem, a nie koleżanką, która nie zna się na pisarzu. Na pisaniu, bo inny pisarz potrafi dać takie uwagi, których nikt inny nie jest w stanie dać. Więc
To jest bardzo ważne, żeby ćwiczyć budowanie dystansu, bo oczywiście według nas ten manuskrypt zawsze będzie najgorszy na świecie. Nie znam żadnego pisarza, który powie: tak, mój pierwszy manuskrypt jest świetny, nic bym nie zmieniła. Każdy z nich stwierdza: o mój Boże, co ja pisałam. Ale najfajniejsze jest to, że jest właśnie proces redakcji i podczas tego procesu redakcji możemy sprawić, że tekst będzie coraz lepszy. Bardzo podoba mi się to, co powiedział George Saunders o procesie redakcji i zawsze, bardzo często, zawsze cytuję George'a w tym momencie i zawsze pokazuję niesamowity filmik, gdzie George Saunders mówi o pisaniu, który jest dostępny na YouTubie. I w tym George nazywa proces redakcji procesem kochania lepiej. Generalnie bierze tekst, patrzy na niego z miłością i zadaje mu pytania: jak mogę sprawić, żebyś pokazała się czytelnikowi łatwiej, lepiej? Jak mogę sprawić, żeby czytelnik kochał cię bardziej? Więc chcemy spojrzeć na nasz tekst nie na zasadzie: o mój Boże, co ja napisałam, to straszne, straszne, bo wtedy nie będziemy w stanie być konstruktywni. Chcemy spojrzeć na ten tekst z ciekawością i z miłością. Spojrzeć na ten tekst w łagodny sposób, w sposób taki: no tak, rozumiem, coś jest nie tak, okej, okay, coś jest nie tak, nudzisz się, jesteś zdesperowana historią, wiem, że coś tu nie gra, ale nie panikujmy, ponieważ ja jestem redaktorem i nie będę teraz panikować. Jeżeli redaktor panikuje, to już nic się nie da naprawić. Nie panikujemy, tylko patrzymy na ten tekst z ciekawością. No dobra, spróbujmy coś takiego, spróbujmy coś innego, spróbujmy jakoś inaczej. Dla mnie to było absolutnie zmieniające życie. To jest zmienienie nastawienia do naszego tekstu. Zamiast siebie kajać, zamiast mówić, jaki jest straszny, zamiast mówić, jak jest źle, to nie jest konstruktywne. Tylko właśnie podejść do tego tekstu w bardzo konstruktywny sposób. Okej, chcemy, żeby ten tekst był świetny. Jak to osiągniemy? Nie narzekając na ten tekst i nie krytykując ten tekst, tylko patrząc na ten tekst z różnych perspektyw i myślenie: okej, może spróbujmy tutaj coś naprawić, może spróbujmy tam coś naprawić. I to naprawdę zmieniło moje życie. Więc podzielę się tym z Wami, z warsztatami, i będziemy próbować robić coś takiego na praktycznych ćwiczeniach. Mamy już, załóżmy, drugi manuskrypt, więc udało nam się przeżyć tę radykalną zmianę przejścia z pierwszego do drugiego manuskryptu. I w tym momencie mamy już pracę z naszą historią i wiemy, jak ona wygląda. I tak jak mówiłam wczoraj o planowaniu, ja planuję na każdym etapie mojej powieści. Oczywiście, jak wielu pewnie z Was, ja też nie lubię za bardzo planować. I pamiętam, jak po raz pierwszy kiedyś słyszałam o czymś takim jak planowanie powieści, to chciałam zrezygnować z pisania, ponieważ planowanie nie jest dla mnie. Jedyne, z czym kojarzyło mi się planowanie, to z językiem polskim, kiedy trzeba było napisać plan fabularny jakiejś lektury. I trzeba było napisać punkt pierwszy coś tam, a punkt A, B i C coś tam innego. Punkt dwa. I myślałam, że się powieszę. Nienawidziłam tego. Nie wiem dlaczego, zawsze się strasznie męczyłam. Więc wyobrażałam sobie, że moje planowanie powieści musi wyglądać podobnie. Okazuje się, że nie musi w ogóle wyglądać podobnie. Że jest miliardy sposobów, żeby zaplanować powieść, i każdy pisarz, którego znam, planuję powieść w trochę inny sposób, ale jednym ze sposobów, które działa bardzo dobrze na każdego pisarza, to jest tabelka. I o ile ja sama nie jestem super zorganizowana i gdybyście spojrzeli na tytuły moich dokumentów i kolejnych wersji manuskryptu, to założycie, że większość tytułów nazywa się The Story, The Story, albo The Story, The Story, The Story, The Story, albo Untitled 28, ale nigdy nie było Untitled 27. To jest typowe nazywanie dokumentów. I jest to bardzo ważna scena. Ostatnio na przykład robiłam redakcję powieści i pojawił się dokument, który nazywał się Untitled 7. Okazało się, że jest to super ważna scena, której nigdy nawet nie zapisałam, tylko która gdzieś wisiała na tym komputerze, w ogóle nie zapisana. Więc jako osoba, jeżeli chodzi o organizację moich dokumentów, jestem absolutnie koszmarna. Ale okazuje się, że nawet dla kogoś takiego jak ja, tabelka jest niesamowicie przydatna i ja lubię robić tę tabelkę. Więc jest tabelka, którą dała mi Scarlett Thomas, moja mentorka, i która pozwoliła mi na to, żeby dzielić się tą tabelką ze wszystkimi pisarzami na świecie, ponieważ jest to tabelka, która rzeczywiście strasznie pomaga wszystkim. I ta tabelka ma wiele kolumn. I tak jak kiedyś robiliśmy tabelkę na początku tych livestreamów w tamtym tygodniu, to tutaj jest też tabelka podobna. Tabelka sprawia, że nie musimy wszystkiego pamiętać. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie robi pisarz, to polega na swojej pamięci. Ja bardzo często staram się polegać na swojej pamięci, po czym okazuje się, że gdzieś zaczęłam rozwijać jakiś temat, który nigdy gdzieś tam naturalnie umarł i nigdy do niego nie wróciliśmy. Gdzieś pojawił się jakiś bohater, który powiedział coś hiperważnego i ja totalnie o tym zapomniałam, bo przeszłam do czegoś innego. Więc tabelka sprawia,
że nie zapominamy o tych ważnych rzeczach. Druga rzecz to tabelka sprawia, że możemy zdystansować się do naszej powieści i spojrzeć na nią jako czytelnik, ponieważ tabelka nie zawiera jakości słów, jest tylko pokazane fakty, co się dzieje w naszej powieści i jak przebiega historia. Trzecia rzecz to tabelka sprawia, że możemy zobaczyć, czy nasza historia ma jakieś luki logiczne i czy w ogóle jest spójna, jeżeli chodzi o fabułę w powieści. Więc na warsztatach dam Wam moją tabelkę, znaczy tabelkę Scarlett, trochę zmodyfikowaną przeze mnie. I tą tabelkę możecie ją wziąć, dzielić się ze wszystkimi tą tabelką, wykorzystywać ją do każdego pisania. Ja wykorzystuję tę tabelkę zawsze, niezależnie czy piszę opowiadanie, czy piszę powieść, ale dzisiaj chciałabym dać Wam taki mały zarys tej tabelki. Natomiast na warsztatach pokażę Wam całą tabelkę i będziemy ją trochę wypełniać. W pierwszej kolumnie tej tabelki wypisujemy osoby. Tych kolumn jest trochę więcej, ja Wam dam taką bardzo podstawową wersję. Więc w pierwszej kolumnie tak naprawdę piszemy scenę. W jakiej scenie jesteśmy? Na przykład piszemy scena 1. Ja czasem nawet daję sobie w tym momencie też miejsce, gdzie to się dzieje i czas, w którym to się dzieje, ale możecie zatytułować to po prostu 1, 2, 3, 4, 5. Mi pomaga to miejsce i czas, ponieważ wtedy pamiętam o miejscu i czasie. Na pewno macie czasem bohaterów, którzy opowiadają coś i opowiadają coś, ale nie wiadomo, gdzie to się dzieje i kiedy to się dzieje. Więc żeby się upewnić, że wiecie, gdzie to się dzieje i co się dzieje, kiedy to się dzieje, umieszczacie w scenie czas i miejsce. Drugą rzeczą to bohaterów, którzy występują w danej scenie. Więc mamy drugą kolumnę, jacy bohaterowie pojawiają się w tej scenie. To jest ten moment, kiedy zauważycie, że jacyś bohaterowie na przykład pojawiają się i znikają. Pojawiają się i cholera, gdzie oni poszli, albo ktoś pojawił się tylko raz, więc może w ogóle nie powinien być w naszej historii. Więc tutaj wymieniamy, jacy bohaterowie są w tej scenie. Mamy więc scenę numer 1, załóżmy. Moja scena numer 1 to jest dom, Polska, lata chyba nawet... W sumie, Boże, to są lata chyba 70 nawet, więc one są jeszcze młode te mamy. Więc może omijmy to moją pierwszą scenę, bo to trochę flashback. Więc mamy pierwszą scenę, są lata 80, późne lata 80, Polska. W drugiej scenie mamy Ania i Kasia, to są moje bohaterki. W trzeciej kolumnie, znaczy nie w drugiej scenie, w drugiej kolumnie bohaterki, Kasia i Ania, w trzeciej opisujemy szybko fakty same, co się dokładnie dzieje w tej scenie. Więc w mojej scenie one przychodzą na świat. Więc mam krótki opis, piszę sobie Kasia przychodzi na świat, Ania przychodzi na świat, co się dzieje w Polsce. Więc tak wygląda moje otwarcie powieści. Czwarta kolumna to jakie to ma konsekwencje na naszą historię. To jest jedna z najważniejszych, najważniejsze pytanie, które właśnie sprawia, że pewne sceny w redakcji możemy wyrzucić, bo okazuje się, że one totalnie nie mają żadnego znaczenia do naszej fabuły. Więc no, oczywiście moja scena ma ogromne znaczenie dla całej powieści, ponieważ główne bohaterki przychodzą na świat, więc to już wiem, ale też wiem, że pojawiają się zmiany, że to, co opisuje, co się wtedy dzieje w Polsce, to nie jest dzień zwyczajny, tylko dzień pełen zmian. Więc te zmiany potem będą sprawiały, że te zmiany wpływają na wszystkich moich bohaterów. Mogę szybko napisać, jak sprawiają. I w piątej tabelce, w piątej kolumnie piszę obiekty. To jest bardzo też dla mnie ważne, ponieważ tak jak wczoraj mówiliśmy o szczegółowości naszego środowiska i otoczenia, pojawiają się czasem w naszych rozdziałach czy naszych scenach jakieś obiekty, do których warto jest wrócić. Ktoś ma jakąś zabawkę, ktoś ma jakiś zegarek, ktoś ma coś i warto, żeby te obiekty nam się przydały dla naszej fabuły. Więc jeżeli jest jakiś istotny obiekt, w tym wypadku w tej scenie nie ma obiektu, który jest istotny, to tutaj bym go wymieniła. Na przykład jeżeli dziadek ma jakiś zegarek, na który zawsze patrzy, może chciałabym, żeby potem ten zegarek zgubił, albo może ktoś ten zegarek będzie się o niego kłócił, kiedy już dziadek umrze. Więc generalnie myślę o tym, jakie obiekty ważne występują w konkretnej scenie i może chcę je wykorzystać później, żeby to nie były takie przypadkowe, wszystko było przypadkowe. Więc to jest taki bardzo podstawowy zarys tej tabelki. Ta tabelka może być trochę bardziej wymyślna i ja dodałam kilka innych punktów, ale moim zdaniem to też zależy od tego, jakim jesteś pisarzem. Każdy pisarz będzie chciał zamieszczać w swojej tabelce inne rzeczy, ale moim zdaniem czas i miejsce, bohaterowie, którzy występują, co się dokładnie dzieje, jeżeli chodzi o fakty same, a nie konkretne zdania, ale informacje, jakie przekazujemy w tej scenie czytelnikowi, konsekwencje tej sceny, to jest super ważne, czyli czy ta scena w ogóle ma wpływ na to, co się potem dzieje w powieści, oraz obiekty, jakieś ważne obiekty, które występują w konkretnej scenie, to takie super silne podstawy tabelki. I ta tabelka jest moim planem powieści. Dosłownie to, co robię i to, co robiłam w tamten weekend, to biorę swoją powieść i każdą scenę, scena po scenie wpisuję do tej tabelki i wtedy zaczynam widzieć, czy w ogóle moja historia idzie do przodu w logiczny sposób,
Czy te bohaterki się rzeczywiście pojawiają, czy nie znikają mi nagle przez przypadek gdzieś i pojawiają się nie wiadomo z jakiego powodu? Czy obiekty są przypadkowe zupełnie, więc może nie mają znaczenia? Czy może okazuje się, że ten obiekt może wrócić, bo kiedyś tam był i można go wykorzystać w późniejszej scenie? I mogę się zdystansować i spojrzeć na moją powieść jako czytelnik, a nie jako krytyczny, samonienawidzący się autor. Więc chodzi o to, żeby właśnie nabrać dystansu. I ten dystans pozwoli nam dać konstruktywną redakcję, podjąć konstruktywną redakcję naszego tekstu. Innym sposobem redakcji, w ogóle przepraszam, planowania, jaki zawsze uprawiam, jeżeli chodzi o powieść, to jest robienie notatek. Mam taki zeszyt, to jest mój mały dzienniczek. W tym małym dzienniczku, który jest dosyć spory, dosłownie praktycznie co drugi dzień, co trzeci dzień opisuję szczegółowo moje problemy związane z pytaniem i zadaję sobie mnóstwo pytań. Jest to bardzo pomocny proces dla mnie. To taka moja rozmowa ze mną, a czasem rozmowa z moimi bohaterami. Na przykład piszę, cholera jasna, minął już tydzień, a ja nadal nie wiem, co dalej pisać. Typowy problem autorski. Więc zaczynam ze sobą rozmawiać. Okej, a co dotychczas mamy? Jaka jest ostatnia scena? No, w ostatniej scenie bohaterki jadły obiad, właśnie babcia wróciła do Polski z Ameryki. O, super. Babcia wróciła do Polski z Ameryki, no i jak to zmieniło na przykład relacje ze wszystkimi? No, ja opisuję. O, zmieniło to, co się stało z dziadkiem. A z dziadkiem to tam. A co z tamtą osobą? O tej osobie jeszcze nie rozmawialiśmy. No, ta osoba rzeczywiście ostatnio w ogóle się na mnie pojawia. Co się działo z nią ostatni raz? I rozmawiam ze sobą, więc prowadzę mnóstwo rozmów ze sobą i czasem z bohaterami. Pojawia się nowa bohaterka, ostatnio taka było. Pojawiła się nowa bohaterka, więc przeprowadziłam z nią całkowicie rozmowę. Po co ona tam jest? Co zmieni w mojej książce? Jaka jest jej relacja z poszczególnymi osobami? Dlaczego ta bohaterka jest ważna? Ciągle sobie zadawałam pytanie. No dobra, widzę, że jest ważna, ale czy ona naprawdę jest taka ważna? Czy ktoś inny nie mógłby wykonać tej roli? No nie, więc ta bohaterka musiała jakby przekonać mnie o tym, że jest istotna, i przez to przekonywanie mnie okazało się, że wpadliśmy na mnóstwo pomysłów na konkretne sceny i rozdziały. Więc rozmowa ze sobą i ze swoimi bohaterami jest niesamowicie fajna, jeżeli chodzi o planowanie powieści. To, co odkryłam właśnie w ogóle w tym planowaniu i redakcji, to, że to nie musi być właśnie takie stereotypowe robienie planu 1, 2, 3. Jest mnóstwo innych sposobów, ładniejszych sposobów, organicznych sposobów i rozrywkowych sposobów, żeby powieść zaplanować. Ale to, co jest też dla mnie taką podstawą, to, że niezależnie od tego, na jakim etapie pisania jestem, ciągle wracam do tego planowania. Więc nawet teraz mam ten zeszyt. I nawet teraz, jak piszę kolejną stronę, o, ostatnio robię też coś takiego, to jest mój nowy sposób. Dlatego, bo strasznie się stresuję pisaniem ostatnio, weszłam na teren sceny, którą nie wiem, jak rozwiązać, to zaczęłam pisać znowu długopisem, ponieważ dobra rada dla perfekcjonistów, nie mogę tego redagować. Nie widzę ostatniego słowa, czasem moje pismo jest dla mnie nieczytelne, muszę iść dalej. Wyznaczam sobie czas, określony czas, 15 minut. I na 15 minut siadam przed tą kartką i piszę ciągiem, co się dzieje, niezależnie od tego, czy to jest dobry, czy nie, i nie mogę się cofać. Jeżeli piszę przy komputerze, to ciągle widzę te ostatnie słowa w bardzo taki czysty sposób, prawda? Więc od razu chce mi się je redagować. Natomiast tutaj nie mam wyboru, tego nie da się redagować na razie i idę do przodu. Więc jeżeli czujecie, że nie wiecie, co dalej robić, co dalej pisać, to może przejście z komputera na rękę jest bardzo prostym i fajnym rozwiązaniem. Natomiast na warsztatach ja wam dam te tabelki, które ja zrobiłam, dam wam też inne sposoby planowania i zaczniemy oczywiście planować waszą powieść czy waszą historię, nad którą pracujecie. Może się okazać, że robiąc tą tabelkę na zajęciach, odkryjecie, że właśnie tak jak ja, że historia, którą pisaliście, nie była tam, gdzie myśleliście, że jest gdzieś indziej i to was zainspiruje i będzie fajne, motywujące. I oczywiście będziemy robić też mnóstwo ćwiczeń związanych z redakcją. Redakcja jest bardzo ekscytującym procesem, ale często człowiek po prostu nie wie, jak ona powinna wyglądać, więc dowiemy się, jak wygląda i popracujemy nad moimi strasznymi tekstami po to, żeby pokazać wam, że jesteście świetnymi redaktorami i doskonale wiecie, co boli dany tekst i jak go naprawić. I najważniejsze jest to, odejść od takiego krytycznego głosu, który mówi wam tylko, jakimi jesteście strasznymi pisarzami, bo koniec końców to nie jest głos, który sprawi, że będziecie lepszymi pisarzami. Głos, który sprawi, że będziecie lepszymi pisarzami, to głos, który jest konstruktywny, ma dystans do waszego tekstu i potrafi nazwać konkretne problemy z tym tekstem i dać wam konkretne rozwiązania tych problemów. Więc chcemy ćwiczyć ten głos, nie głos, który mówi wszystko jest źle, wszystko jest źle.
to nie sprawi, że będziecie lepsi. Natomiast jeżeli powiecie, ok, to jest problem i to jest problem i oto są moje sugestie, jak ten problem naprawić, dobra, to wtedy rozmawiamy z konstruktywnym redaktorem naszego tekstu i możemy zacząć pracę. Więc będziemy ćwiczyć właśnie ten drugi głos, ten głos, który jest konstruktywny i potrafi i ma na celu dobro naszej historii, dobro naszej powieści i chce, żebyśmy byli sławnymi i świetnymi pisarzami. Więc jutro jest ostatni livestream w tym tygodniu, natomiast nie wiem, czuję się bardzo zainspirowana, może w następnym tygodniu uda nam się również spotkać tutaj, jeżeli nie, to na pewno zobaczymy się gdzieś na YouTubie. Przede wszystkim chciałam też zaprosić moich patronów do wysłania mi pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedziała w naszym filmiku. Jak wiecie, moi patroni dostają filmiki dla siebie z odpowiedzią na wybrane przez nich pytanie, więc wyślijcie mi swoje pytanie, a ja stworzę filmik, w którym na te pytanie odpowiadam. Jeżeli chcecie zostać moim patronem, dołączyć do grupy tych patronów, dołączyć do sekretnego newslettera powieściologii oraz mieć dostęp do archiwum tych newsletterów oraz artykułów, które piszę, napisałam i różnych innych materiałów i ćwiczeń, to wejdźcie na patronite/powieściologia i tam znajdziecie wszystkie informacje o tym, jak zostać moim patronem. No i oczywiście dostęp do tych filmików, które będę Was wysyłać. Natomiast moim patronów, jak mówię, zapraszam do wysłania mi pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedziała. Również zachęcam Was do jak najszybszego kupienia biletów na warsztaty. Chciałabym, żeby nasza grupa była mała, żebyśmy się szybko poznali i żebyśmy się zżyli do końca życia. I mam nadzieję, że te livestreamy są dla Was pomocne. Dajcie mi znać, co o nich myślicie. A ja teraz się z Wami żegnam i wracam do mojego pisania ręcznie i trochę w panice. I mam nadzieję, że to Was zainspiruje do pisania również. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pa!